Witam Was serdecznie, MaxPain.pl przedstawia Dragon Ball Z Kakarot. To w tym odcinku powiem Wam, jak zdobyć najnowszy dodatek DLC do Dragon Ball Z Kakarot, który nas wprowadza do Superki. Tam będzie właśnie historia związana z Lordem Beerusem. Oczywiście dla tych, którzy oglądali Dragon Balla, to doskonale wiedzą, jak się zaczynała Superka, czyli tam był Bóg ten zniszczenia, był ten Whis. Także jeszcze wiele tam innych postaci jest dodanych. Ja myślę, że ten cały Dragon Ball będzie się rozwijał, bo ja jak pamiętam, to chyba skończyłem na wersji 1.06. Ta część tutaj nas wprowadza w 1.010. I oczywiście tutaj sobie tą muzyczkę wyciszyłem, to znaczy wyłączyłem. Ta całość tej gry zajmuje, teraz ja to wyłączę, całość tej gry zajmuje 34 giga, czyli jak mieliście swoją część, musicie niestety ją wywalić, żeby wgrać tą całą część. Czyli oczywiście tutaj udostępnię Wam wparcie na Mega Uploadzie albo właśnie ze Zipishare, ale w wersji Torrenta, żebyście mogli sobie szybko tą wersję pobrać. Oczywiście musicie sobie tutaj przed instalacją wyłączyć łącze internetowe, żeby Wam się lepiej to pobrało, żeby nie było jakichś tam ramek dziwnych i w ogóle śmiesznych. Także ja już sobie to zainstalowałem. Po instalacji, jak sobie tutaj wybierzecie oczywiście ten, na jakim dysku macie to mieć zainstalowane, no to od razu po tej całej instalacji, jak tutaj ten cały pasek przejdzie, będziecie pisało, będzie dokładnie successful. Dobra, ja już to sobie oczywiście zainstalowałem. Dlatego sobie tutaj wyłączę. Wgrałem sobie oczywiście Kraka do tej gry. No i tutaj jest coś takiego, że muszę zmienić język. Engine, Binaries, Dirty Party, Steamworks, Steam 1.139, Windows 64. No i tutaj jest taki pliczek jak Steam Emu. W Steam Emu, tak jak tutaj, jest właśnie ten język. Musimy tutaj zamiast tego wpisać Polisk, czyli polska wersja językowa. Ja oczywiście na swoim kanale nie tylko się zajmuję serią teraz MotoGP, którą prowadzę, ale właśnie także lubię komuś po prostu tutaj pomóc. Też zajmuję się właśnie, że tak powiem, modyfikacją wgrywania modów też do różnych gier, nie wszystkich oczywiście. No i dobra, no to odpalamy tą grę, zobaczymy, co ta gra tutaj prezentuje. No, mam tutaj ikonę z tej serii, co prowadzę, MotoGP20. Co to się stało? Jest. Jest, już myślałem, że coś się zwiesiło, ale jest. Oczywiście twórcami tego całego jest Namco Bandai, jeżeli chodzi o Dragon Balla. Już nie pamiętam, kiedy jak to grałem. Chociaż prowadziłem Unreal Engine, doskonale znane. No i wszystko fajnie. Po polsku jest autozapis. Ostatnio chyba skończyłem. Nie, to już sobie pominiemy. No nawet tutaj modyfikacje wgrywałem, tak. Tak, dokładnie. No i tak jak mówiłem, jest tutaj, teraz możesz zmienić muzykę, tła odtwarzacza w czasie walki lub na polu walki. No pięknie. Podczas zainstalowanego pakiet składnika muzyczny został wybrany. W menu opcji możesz zmienić utwór muzyczny, tła, odtwarzacz w czasie walki lub w terenie. Możesz też zmienić ścieżkę odtwarzaną, gdy prowadzisz poduszkowóz. No pięknie. Już nie pamiętam, kiedy ja tym poduszkowozem w ogóle jeździłem. A to był ten samochodzik, który ostatnio tuningowałem, prowadząc tą całą serię. Pobrano przebudzenie nowej potęgi, część pierwsza, to chyba chodzi o tego Lorda Beerusa. No i zapisywanie gry, wszystko fajnie. Tutaj mam, tak jak tutaj pokażę tą myszką. Cholera, gdzie jest ta mysz? A jest myszka, tutaj gdzieś mi się zgubiło, ale jest ta w górnym prawym rogu 1.10, tak jak mówiłem. Ten dodatek w 100% będzie Wam działać. Jak tylko musicie sobie po prostu tą całą wersję swoją wyłączyć. Ja muszę tutaj zobaczyć, czy tutaj się mi coś nie porobiło. Głosy japońskie też można sobie wybrać na angielskie, kto tam by chciał. Muzyka w terenie. O, to się właśnie dodało. Efekty. Jeszcze dokładnie tych opcji tutaj nie przeanalizowałem, jeżeli chodzi o tego całego Dragon Balla. Ale jest, jest ta ikona typ B. Ja tu oczywiście wykorzystuję klawiaturę i myszkę. Zaakceptujemy sobie to. Zapiszemy.
tak, zapiszemy te zmiany, chociaż jak pamiętam, jak wchodziłem w tą wersję, to cały czas musiałem... Kurde, co ja tutaj robię? Dobra, zapisane te zmiany. Sterowanie jest wszystko, zapisz domyślne, zatwierdzamy. Dobra. Ja już sobie tutaj zatwierdziłem. Wstecz, aha, prawym, lewym... sklep. Można tutaj coś kupić w tym sklepie, ale tak jak mówiłem, nie mam na razie podłączonego internetu, więc kontynuujemy naszą zabawę, tylko żeby pokazać wam, kiedy ostatnio właśnie to grałem, tak sobie zobaczę te zapisy w ogóle. Kurde, ja to w lutym grałem, 11 lutego mam ostatni zapis, tam mi, jak widzicie tutaj, miałem te czerwone włosy, chodziło o te mody, które sobie tutaj wgrywałem. No i przechodzimy, tak, tutaj, okej. No i chcę zobaczyć, na czym my tutaj skoczymy, może coś tam się wprowadzi, może nie. Sam jestem ciekaw, co tu w ogóle ta gra reprezentuje, chyba jakieś dodatkowe. Przepraszam za zwłokę, ale wreszcie udało mi się uruchomić wehikuł czasu. A pamiętam, ten wehikuł czasu, o to chodziło, że jakbyśmy my podczas naszej całej fabuły związanej z Dragon Ballem mogliśmy wrócić do różnych czasów, żeby na przykład misję, którą żeśmy nie wykonali w czasie, mogliśmy do tej misji później wrócić. Ja akurat, ja pamiętam, że pominąłem misję z tą małpą, która była tam na tej małej planetce od Kaita. Oczywiście też lubię Dragon Balla, to nie ma co ukrywać. Postacie drużyny opowieści, chyba w opowieściach to jest ta nowa. Tak, to jest ten bananowy żarłok. Właśnie to mogę sobie w każdej chwili z powrotem do tego wrócić. Bogowie kontra Bóg. O, to jest właśnie ta nowość. I tutaj zagadka kulinarna. Tego akurat nie mam, to jest jakaś nowość. Nie będę tutaj oczywiście pokazywał. Tutaj jeszcze jakieś dodatki są w toku, ukończone. Już nie pamiętam tych opcji związanych z Dragon Ballem. Chyba to było społeczność, chyba tu się wchodziło. Na pewno wielu graczy mogą coś tutaj więcej powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś tutaj się dodaje. Ja muszę zobaczyć jeszcze. Czekajcie, gdzie to? A, jest tu. Tu sobie na przykład go kliknę. Opis duszy, Z. Ciekawe, czy jest ktoś nowy. Tych całych drzewkach, bo ja tutaj naprawdę tuningowałem, nie chcę tego wszystkiego tak od razu z marsza, ale miałem tu naprawdę na Z, wszystko tam zacząłem jechać, objeżdżać, żeby te postacie były jak najlepiej zrobione. Chyba to było znaki dusz. Nie wiem, czy ktoś właśnie w znakach dusz się ktoś tutaj nie odblokował, chociażby musiał zobaczyć. A jest. Są dwie nowe postacie. Inny się wydaje... A nie, jest więcej postaci, bo tu... A jest. Trzy postacie widzę, że są nowe. Nie wiem, kto to jest. Na pewno podczas grania w tą grę będę wiedział, o kogo tutaj chodzi. A nie, ta małpa była na pewno, bo tutaj tej małpy nie mam. I dwie postacie. Myślę, że to będzie właśnie ten Beerus i Whish. No na pewno. Coś takiego było. No oczywiście ja tutaj nie grałem w tą grę już dawno, więc zawartość jeszcze jest do pobrania. Popatrzcie, jeszcze jest taka fajna opcja, że można tutaj sobie zawartość do pobrania jeszcze wziąć. Smocze kule. No tak jak mówię, nie dawno w tą grę nie wchodziłem, bym musiał zaś się przyzwyczaić do sterowania, do latania i w ogóle wiecie, o co chodzi. Tu nawet widać, jak fajnie ta chmura idzie. Że od razu nam się tutaj przejaśniło te całe niebo. No nic, tak na takim odcinku wam pokazuję tym całym instruktażowym, jak to wszystko fajnie wygląda, łatwo się to instaluje, jak tutaj zrobić tą polską wersję językową. No i także takim odcinkiem tutaj z wami się żegnam. Jak będą jakieś dodatki jeszcze inne, na pewno tutaj wgram taki odcinek, żebyście mogli też skorzystać z tego, także... To jest z mojej strony wszystko, także jak wam się to podobało, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także z Songiem i Vegetą my tutaj się żegnamy.